Otwieram 26. sesję Rady Gminy Błoszakowice. Stwierdzam, że na ogólny stan 15 radnych na sali według bliskiej obecności jest 12. Jedna członkini Rady przyjdzie w czasie sesji. Także stwierdzam, że sesja jest władza do podejmowania prawomocnych decyzji. Witam przybyłych na dzisiejszą sesję wójta gminy Błoszakowice, pana Roberta Kasperczaka. Witam panią sekretarz Karolinę Grzechowską, panią skarbnik Monikę Ławecką oraz naszego radcę prawnego pana Huberta Paterskiego. W tym miejscu powinienem teraz odczytać klauzulę RODO, ale myślę, że państwo radni są oznajmieni, zaznajomieni z tą klauzulą i dlatego zaproponuję przyjęcie klauzuli bez odczytania. Czy państwo radni mają inne propozycje? Nie słyszę. Stwierdzam, żeśmy przyjęli tą klauzulę RODO i przejdę do odczytania porządku dzisiejszej sesji. Punkt pierwszy to jest informacja wójta o pracy w okresie sesyjnym. Punkt drugi to informacja z posiedzeń komisji, to jest informacja przewodniczącego rady. Punkt trzeci przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt czwarty podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Błoszakowice w roku 2021. Punkt piąty, podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Błoszakowice na rok 2021. Punkt szósty, uchwalenie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Błoszakowice. Punkt siódmy, podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Błoszkowie Lechnisku, obręb Kępniki. Punkt ósmy, to jest podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia branżowej szkole pierwszego stopnia w Błoszakowicach. Punkt 9 to są zmiany budżetowe. Zmiana budżetu gminy na 2021 rok. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2026. Punkt 10 to jest podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2022 środków stanowiących Fundusz Sołecki. Punkt 11 to jest podjęcie uchwał w sprawach rozpatrzenia petycji i rozpatrzenia wniosku. Punkt 12 interpelacji i zapytania i punkt 13 zakończenie. Teraz poproszę pana wójta o przedstawienie informacji o pracy w okresie międzysesyjnym. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, informacja wójta o pracy w okresie międzysesyjnym, realizacja uchwał i wniosków. Uchwały z 25. sesji Rady Gminy z dnia 2 marca 2021 roku zostały przekazane do nadzoru Wojewody Wielkopolskiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej. Organy nadzoru rozstrzygnięć nadzorczych nie wydały, jedynie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wskazało nieistotne naruszenie prawa w podjętej na ostatniej sesji uchwale w sprawie zmiany budżetu. O tym państwu informację przekazała pani skarbnik. W Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego zostały opublikowane uchwała w sprawie regulaminu targowiska gminnego i obwieszczenie w sprawie jednolitych tekstów statutów Sołec. Zgłoszony na poprzedniej sesji wniosek w sprawie remontu chodnika w Czycku Wielkim został przekazany do Zarządu Powiatu Leszczyńskiego. Odpowiedź po jej uzyskaniu zostanie przekazana radnym Skrzycka Wielkiego. Państwo radni, z początkiem marca na ulicy Zalesie w Błoszakowicach rozpoczął się remont drogi. W skład inwestycji wchodzi budowa kanalizacji deszczowej, nawierzchni asfaltowych, nawierzchni z kostki brukowej, chodników i miejsc postojowych z kostki brukowej, a także oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Gmina Błoszakowice złożyła do Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Wielkopolskiego, do Funduszu Dróg Samorządowych
wniosek o dofinansowanie na przebudowę wyżej wymienionej ulicy. Dzisiaj Państwo Radni czekamy na rozstrzygnięcie jeszcze tych projektów. Czekamy na rozstrzygnięcie projektu przede wszystkim ulica Adamowa w Krzywcu Wielkim, ponieważ takowoż projekt czeka na podpisanie przez pana premiera. Inwestycja na ulicy Zalesie realizowana jest ze środków własnych. Całkowita wartość prac wynosi 773 681 zł 7 groszy brutto z terminem realizacji do końca czerwca bieżącego roku. Równocześnie Zarząd Gminy zakończył realizację zadania na ulicy Powstańców Wielkopolskich w Buchówcu Górnym, polegającego na przebudowie ostatnich 100 metrów chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej. Łącznie przebudowano odcinek o długości około 600 metrów. Inwestycja obejmowała wymianę nawierzchni chodnika, płyty chodnikowe zastąpiono kostką drukową. Zadanie było realizowane w porozumieniu z Zarządem Dróg Powiatowych w Lesznie, który zakupił kostkę drukową w ilości 1100 metrów kwadratowych. Również w Dłużynie na ulicy Krótkiej Zarząd Dróg Gminnych zakończył prace polegające na budowie ciągu pieszego z kostki brukowej, którego długość wynosi 90 metrów bieżących. Wszystkie prace związane z przebudową chodnika wykonali pracownicy Zarządu Dróg Gminnych własnymi siłami. Koszt to około 20 tysięcy złotych. Trwa również kolejna inwestycja Zarządu Dróg Gminnych, a mianowicie przebudowa chodnika na ulicy Kościelnej w dłużynie o długości 230 metrów bieżących. Na terenie gminy Łoszakowice również rozpoczęto realizację budowy nawierzchni asfaltowych na drogach dojazdowych do gruntów rolnych. Pierwsze prace ruszyły, polegają one na wykorytowaniu drogi oraz przygotowaniu pod położenie podbudowy. Mam tu na myśli ulicę Krańcową. Długość odcinka 185 metrów. Po zakończeniu przebudowy szerokość nawierzchni asfaltowej na wyżej wymienionej ulicy będzie wynosiła 4 metry. Równolegle rozpoczęto prace przygotowawcze do inwestycji na ulicy Księdza Błaszaka we Błaszakowicach, gdzie długość odcinka to 300 metrów, również szerokość drogi asfaltowej 4 metry. Po zakończeniu prac we Błaszakowicach, kolejną miejscowością, w której planuje się budowę nawierzchni asfaltowych na drogach dojazdowych do gruntów rolnych, to Buchówiec Górny. Zostaną tam przebudowane ulica Trzymały oraz ulica Jezierzycka. Zgodnie z umową również w innych miejscowościach będą drogi przebudowywane. Krzywsko Wielkie, ulica Leśna, Wieżyca Kościelnej, ulica Powstańców Wielkopolskich i w Dłużynie również ulica Leśna. Dla przypomnienia, wykonawcą tego zadania to Przedsiębiorstwo Drogi Ulic z Leśna. Całkowita wartość inwestycji wynosi 613 770 zł z terminem realizacji do 31 maja 2021 roku i zadanie jest współfinansowane ze środków województwa wielkopolskiego jako zadanie jednoroczne pod nazwą budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Proszę Państwa, na terenie naszej gminy trwa również rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Prace trwają w Dolnicach na ulicy Widokowej, natomiast we Włoszakowicach na ulicy Wzgórze, na Wzgórzu oraz na ulicy Leszczyńskiej prace zakończono. W Dolnicach ułożono sieć rurociągową o długości 200 metrów. Włoszakowice, ulica na Wzgórzu, sieć wodociągowa o długości 191 metrów, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 200 metrów, sieć kanalizacji sanitarnej i tłocznej o długości 291 metrów. Przepompowania ścieków również została tam zamontowana, wybudowana. Włoszakowice, ulica Leszczyńska, sieć wodociągowa to 398 metrów. Gmina Włoszakowice cały czas stara się o pozyskiwanie środków z funduszy europejskich. Projekt, o którym Państwu już też mówiłem, projekt dotyczy
podniesienia jakości kształcenia zdalnego w branżowej szkole pierwszego stopnia ZSO we Włoszakowicach. Sprzęt, który będzie zakupiony, który będzie pozyskany, to 30 laptopów oraz 31 urządzeń do nauki zdalnej. Wartość projektu 131 850 zł. Dofinansowanie projektu ze środków zewnętrznych to 112 072 zł. 50 groszy. Zarząd Dróg Gminy w Włoszakowicach również w ciągu ostatniego tygodnia wykonał nasadzenia roślin w Krzycku Wielkim. Żywopłot został posadzony wzdłuż ulicy Prymasa Andrzeja Krzyckiego od skrzyżowania z ulicą Bunkowską oraz ulicą Czesława Głównego do Krzycka Małego. Koszt nasadzeń to 8834 zł. Obecnie trwają również nasadzenia w Jeziorzycach Kościelnych. Koszt to 11 tysięcy złotych. To są środki, którymi dysponuje Zarząd Dróg Gminnych. 5 marca złożyłem kwiaty przy pomniku Karola Kurpińskiego z okazji 236. rocznicy urodzin Karola Kurpińskiego, patrona ZSO we Włoszakowicach. 9 marca uczestniczyłem w spotkaniu w Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach wraz z panią skarbnik i panią sekretarz. W spotkaniu udział wziął dyrektor Jarosław Zielonka i kierownik do spraw finansowo-ekonomicznych pani Mariola Błasik. Mówiliśmy o tym między innymi, iż gmina będzie tutaj aplikowała, co już uczyniła, o środki na wykonanie przyłącza gazowego, jak również poruszaliśmy temat rozbudowy szkoły, która ma na celu podniesienie jednej kondygnacji na obecnym liceum, gdzie mogłyby znaleźć się pomieszczenia dla klas 1-3 oraz pomieszczenia dla osób, sportowców, którzy przyjeżdżaliby i użytkowaliby obiekt sportowy, boisko plus boiska plus stadion. Otwarty będzie 9 kwietnia tegoż roku. 16 marca odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, w którym również uczestniczyłem. Omawiano tam propozycje nadania branżowej szkole pierwszego stopnia we Włoszakowicach imienia. Byliśmy również na takim wyjeździe objazdowym. Radni mieli okazję zapoznać się między innymi z przygotowaniami do remontów czy do przebudowy plaż, które gmina dysponuje nad Jeziorem Dominickim. Zobaczyliśmy również działkę, o której dzisiaj na komisjach była mowa, gdzie również państwo radni będziecie podejmować uchwałę odnośnie zbycia tej działki w Boszkowie przy ulicy Dominickiej, jak również radni mieli okazję zapoznać się z nowo powstającą bazą dla wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego, które będzie miało miejsce przy ulicy Wierzbowej. 23 marca podpisałem akty notarialne na zbycie nieruchomości w Boguszynie. To działki na terenie, gdzie funkcjonowało kiedyś boisko piłkarskie Dębnik Boguszyn, czyli patrząc od Boguszyna jadąc w kierunku Krzycka po prawej stronie przy stacji uzdatniania wody. Działki te były sprzedawane przez wiele, wiele lat. Teraz okazało się, że drugi przetarg, który był ogłoszony, spowodował, iż wszystkie 12 działek zostało sprzedanych. Z imprez, jakie odbywały się w tym obostrzonym rygorze pandemicznym, ale z zachowaniem wszelakich zasad sanitarnych, to Mistrzostwa Ziem Zachodnich w kickboxingu oraz turniej bokserski. Turniej ten odbywał się w hali sportowej w Włoszakowicach. Organizatorem imprezy był Klub Sportowy Polonia Leszno 1912. Gminny Zakład Komunalny jako wypożyczył sali obiektu do przeprowadzenia tych imprez. I proszę państwa, informacja, która niewątpliwie przybiła nas wszystkich, to śmierć pana Jerzego Michalskiego, wieloletniego kierownika Zarządu Dróg Gminnych.
pasowi, która utożsamiana była właśnie z Błoszakowicami i z tą instytucją, którą kierował, myślę, że ci z Państwa, którzy mieli okazję być na mszy pogrzebowej, również usłyszeli kilka słów, które na zakończenie tej mszy powiedziałem o Jurku, o koledze, o kierowniku, bo takowoż go będę pamiętał do końca życia. Myślę, że nastąpił dobry moment, abyśmy Państwo uczcili minutą ciszy. Pamięć zmarłego, proszę o powstanie. Dziękuję bardzo. I jeszcze w nawiązaniu do tej informacji, generalnie do stanowiska, też Państwo radni pewnie wiecie, bo na stronie gminy zostało opublikowane ogłoszenie o naborze. Jest w trakcie nabór na stanowisko urzędnicze, kierownik zarządu dróg gminnych. Termin bodajże składania ofert do 7 kwietnia. Czekam na oferty, które wpłyną i wówczas komisja, która się zbierze, która będzie przeze mnie powołana, rozpatrzy te oferty i niewątpliwie musimy wybrać kierownika, ponieważ jest to tak strategiczny dział, który przeprowadza wiele inwestycji, iż nie możemy dłużej zwlekać i tam musi być osoba, która będzie zarządzała, kierowała zarządem ogrom spraw, który ta jednostka przeprowadza. Dlatego też 7 kwietnia to taki termin, gdzie oferty będą składane. Tyle Państwu radni mojej informacji odnośnie okresu międzysesyjnego, odnośnie mojej działalności. Gmina działa, urząd działa, tutaj nie ma jakichś przeciwwskazań. Pracownicy pracują w normalnym trybie, petenci wchodzą na hol, jak to było do tej pory. Oczywiście też przy zachowaniu wszelkich norm przebywania, przeliczeniu na metry kwadratowe, oczywiście maseczki, płyny dezynfekcyjne, to wszystko dla petentów urzędu, dla mieszkańców gminy, którzy przychodzą załatwiać sprawy w urzędzie, jest podane. Także jednostki też działają. Zakład komunalny przeszedł ponownie na taki tryb pracy ekipami, ale tutaj nie ma przeszkód, nie ma jakichś przerw, wszystko jest tutaj w pełnej ciągłości. Opieka społeczna, czy też GROSIR, czy GOK, czy inne jednostki, SDS tylko dzisiaj jest zawieszony, bo to z racji tego, że jest oczywiście polecenie wojewody, pana wojewody, aby zawiesić działalność tego typu placówek. Szkoły, to Państwo radni wiecie, mamy dzisiaj klasy 1-3, 4-8, to wszystko nauka zdalna, przedszkola i żłobki również dzisiaj są w trybie, tak powiem, domowym. Taki czas, ale myślę, że przeżyjemy to wspólnie i damy sobie radę, poradzimy sobie z tymi problemami i będziemy dalej mogli kontynuować pracę wspólną na rzecz rozwoju naszej gminy. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu burmistrzowi za przedstawienie informacji o pracy w okresie międzysesyjnym. Chciałbym poinformować, że w trakcie wystąpienia przybyła kolejna radna, także w tej chwili w posiedzeniu rady uczestniczy 13 członków rady. Kolejnym punktem to jest informacja przewodniczącego rady, informacja o posiedzeniach komisji. Dnia 16 marca 2021 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia. Tematem komisji było zapoznanie się z propozycją nadania branżowej szkole pierwszego stopnia we Włoszakowicach imienia weteranów działań poza granicami państwa. Uzasadnienie przedstawił dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Jarosław Zielony. Propozycja została zaakceptowana przez komisję przy jednym głosie wstrzymującym. Komisja dokonała analizy materiału sesyjnego dotyczącego funkcjonowania kąpielisk i postanowiła o
przedłożeniu projektu uchwały pod obrady sesji. Podczas wyjazdowej części swojego posiedzenia komisja zapoznała się z przeprowadzonymi remontami w zespole w szkole we Włoszechowicach, to jest stołówka, pracownia komputerowa, w Bukowcu Górnym Centrum Folkloru, w Boszkowie Letnisku. Komisja zapoznała się z planem adaptacji urządzenia plaży przy ulicy Dworcowej, propozycją utworzenia kąpieliska przy ulicy Dominickiej, plaża Pudonkowo, planem budowy drogi na ulicy Dominickiej. Komisja obejrzała kontenery dla WOPR-u oraz nieruchomość proponowaną do zbycia o powierzchni 0,1486 ha. Dnia 22 marca 2021 roku odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja zapoznała się z petycją w sprawie ponownego rozpatrzenia uchwały nr 23/268/2014 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji i korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko. I z wnioskiem mieszkańców ulicy Cieszki w Burzynie w sprawie utwardzenia drogi do nieruchomości znajdujących się przy wyżej wymienionych ulicach. Propozycje rozstrzygnięć przygotowane przez komisję będą przedmiotem kolejnych punktów dzisiejszej sesji. I dnia 30 marca 2021 roku bezpośrednio przed sesją odbyły wspólne posiedzenie Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa i Komisja Rewizyjna. Komisje dokonały analizy i zaakceptowały projekty uchwał, które są tematem dzisiejszej sesji. Tyle o pracach komisji. Kolejny punkt to jest przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Informuję, że z poprzedniej sesji został sporządzony protokół zgodnie z jej przebiegiem. Został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej. Do dnia sesji nie zgłoszono jego uwag. Stąd proponuję jego przyjęcie do czytania. Czy ktoś z Państwa radnych ma inną propozycję? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu bez odczytania? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciwny? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że protokół z poprzedniej sesji został przyjęty. I przejdziemy teraz do podjęcia uchwał, podejmowania uchwał. I w punkcie czwartym jest podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Włoszakowice w roku 2021. Informuję, że projekt uchwały został przedstawiony na posiedzeniu Komisji Mieszkania, Kultury, Sportu i Zdrowia oraz na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałej Rady Gminy. Uwag do tego projektu nie było. Czy ktoś z Państwa radnych ma w tej chwili jakieś uwagi? Nie widzę. W związku z tym pozwolę sobie odczytać projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Włoszakowice w roku 2021. Paragraf pierwszy, ustęp pierwszy. Określa się wykaz kąpielisk na terenie gminy Włoszakowice w roku 2021 obejmujący kąpielisko na wodach jeziora Dominickiego w miejscowości Boszkowo-Letnisko przy ulicy Wierzbowej. Działka nr 647/30 obręb Włoszakowice o nazwie Pudonkowo o długości linii brzegowej 50 metrów, szerokości 50 metrów i przewidywalnej maksymalnej liczbie osób korzystających dziennie z kąpieliska 400 osób. Ustęp drugi. Organizatorem kąpieliska jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą we Włoszakowicach przy ulicy Karola Kopińskiego 29. Ustęp trzeci. Opis granicy kąpieliska, o którym mowa w ustępie pierwszym, określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Włoszakowice. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu
tej uchwały proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że 13 radnych głosowało za przyjęciem tej uchwały. W związku z tym w uchwale zostaje nadany numer 26/204/2021. Kolejny punkt to jest podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Moszokowice na rok 2021. Informuję, że zasady określenia sezonu kąpielowego zostały, jak poprzedni materiał, omówione na posiedzeniach komisji i radni uwag nie wnieśli. Dlatego pozwolę sobie odczytać projekt tej uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Moszokowice na rok 2021. Paragraf pierwszy określa się, że sezon kąpielowy na terenie gminy Moszokowice będzie trwał od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 31 sierpnia 2021 roku. Paragraf drugi, wykonanie uchwały w projekcie wiceprzewodniczącym gminy Moszokowice. Paragraf trzeci, uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa wielkopolskiego. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że również 13 radnych głosowało za przyjęciem tej uchwały. Uchwała zostaje nadany numer 206/205/2021. Kolejny punkt to jest uchwalenie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Moszokowice. Tutaj również informuję, że projekt został omówiony na posiedzeniach komisji oraz został przekazany do zaopiniowania powiatowemu lekarzowi weterynarii, organizacjom społecznym działającym na obszarze gminy, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz dzierżawcom lub zarządcom budowów łowieckich działających na obszarze gminy, to jest to kół łowieckich Knieja, Śmiglu, Jeleń w Moszokowicach, skąd uzyskano opinię pozytywną. Ponadto projekt przekazano do powiatowego lekarza weterynarii w Lesznie, do Fundacji Zwierzęcej SOS w Lesznie, do Koła Łowieckiego WIS DZIK w Lesznie. W ustawowym terminie opinii nie uzyskano. W związku z powyższym należy uznać, że projekt programu został zaakceptowany przez wymienione podmioty. Tutaj mamy również projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Moszokowice. I paragraf pierwszy, przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Moszokowice w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. Paragraf drugi, wykonanie uchwały powierza się wiceprzewodniczącemu gminy Moszokowice i paragraf trzeci, uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa wielkopolskiego. Ja może sobie pozwolę odczytać ten program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Moszokowice. To jest rozdział pierwszy, postanowienia ogólne. Paragraf pierwszy, przyjmuje się do realizacji program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Moszokowice, zwanej dalej programem.
Paragraf 2. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Kruszewowice oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi poprzez zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie gminy Kruszewowice, sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, odmawianie bezdomnych zwierząt, ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypianie się przedmiotów, zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy Kruszewowice, edukacja mieszkańców gminy Kruszewowice w okresie opieki nad zwierzętami. I rozdział drugi, to jest opieka nad zwierzętami. Paragraf trzeci, zapewnienie opieki bezdomnych zwierzętom z terenu gminy Kruszewowice realizuje. Podpunkt pierwszy, Międzygminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Kozłowie, gmina Święciechowa, zwane dalej schroniskiem, poprzez przyjmowanie zwierząt odmawianych z terenu gminy Kruszewowice na podstawie zawartego porozumienia międzygminnego. Podpunkt drugi, Gospodarstwo Rolne położone w gminie gmina Kruszewowice poprzez zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich na podstawie zawartej umowy. Podpunkt trzeci, Centrum Weterynaryjne w Sowsce, Wrocław Osowski, ulica Kanałowa 12, Leszno, zwana dalej Centrum Weterynaryjnym, na podstawie zawartej umowy. Paragraf 4. Sprawowanie opieki nad kotami wolnożyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje. Podpunkt pierwszy, Urząd Gminy Kruszewowice poprzez zakup karmy i misek do karmienia. Podpunkt drugi, Centrum Weterynaryjne poprzez odławianie i zapewnienie opieki weterynaryjnej do czasu wypuszczenia i do czasowym miejscu butowania. Paragraf 5. Odmawianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kruszewowice realizuje ochotnicza straż pożarna w Kruszewowicach na podstawie zawartych umowy. Paragraf 6. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów realizuje. Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska i Centrum Weterynaryjne poprzez przeprowadzenie zabiegów sterylizacji kotów wolno żyjących. Paragraf 7. Poszukiwanie nowej właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje gmina Kruszewowice poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczenie ogłoszeń na adopcję zwierząt na stronie internetowej Urzędu Gminy Kruszewowice i na nadpisach ogłoszeń sołec oraz oddawanie do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym zdolnym zapewnić im należyte warunki wytowania i schronisko poprzez prowadzenie akcji adaptacyjnych i promocyjnych. Paragraf 8. Usypianie się przedmiotów realizuje schronisko oraz Centrum Weterynaryjne poprzez dokonywanie przez lekarza weterynaryjnego w tym zakresie. Paragraf 9. Zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizuje schronisko poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii w schronisku i Centrum Weterynaryjne poprzez dojazd na miejsce wypadku zwierzęcia oraz transport zwierzęcia do miejsca świadczenia usług weterynaryjnych. Paragraf 10. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Kruszewowice jest realizowane poprzez nałożenie obowiązków na osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy i koty, wynikających z obowiązującego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kruszewowice. Rozdział 3. To jest edukacja mieszkańców. Paragraf 11. Gmina Kruszewowice w ramach programu prowadzi działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt bezdomnych. Rozdział 4. Finansowanie programu. Paragraf 12. Program będzie realizowany ze środków finansowych budżetu gminy Kruszewowice do wysokości kwoty ustalonej w budżecie na ten cel w kwocie 52 020 zł. I paragraf 13. Środki finansowe wydatkowane będą podczas ocenia świadczenia usług i dostaw zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, to jest dziennik ustaw 2019 roku, pozycja 2019-2019 oraz w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw 2021 roku, pozycja 305 jest zmianana w związku z realizowaniem programu części przez Urząd Gminy Kruszewowice
oraz części w związku z powierzeniem zadań innej jednostce samorządu terytorialnego programu. Jeżeli nie ma pytań, czy są pytania do tego, nie ma, to kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Stwierdzam, że tu Państwo radni również przyjęli tę uchwałę, której zostaje nadany numer 26/2021. Kolejny punkt naszej sesji to jest podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Poszkowie Wypisku Obręb Rotniki. Informuję, że propozycja zbycia nieruchomości położonej w Poszkowie Wypisku została również omówiona na posiedzeniu komisji. Miała też miejsce wizytacja na tej nieruchomości podczas wyjazdowego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia. Dlatego pozwolę sobie odczytać projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Poszkowie Wypisku Obręb Grodniki. Paragraf pierwszy wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Boszkowo-Wypisko Obręb Grodniki oznaczony numerem działki 996 o powierzchni 01486 hektara zapisany w księdze czystej numer POL łamany przez 00025586 łamany przez 2. Paragraf 2. Wykonanie uchwały opiera się w zarządzie gminy Włoszakowice. Paragraf 3. Uchwała obowiązuje z dnia podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Widzę, stwierdzam, że 13 głosów było za przyjęciem uchwały. Uchwale zostaje nadany numer 2021 przez Kociołek Kondusa. W takim razie przejdziemy teraz do tego punktu 8. To jest podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Branżowej Szkole pierwszego stopnia w Wyszakowicach. Również informuję, że Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia zaakceptowała przy jednym głosie przyjmującym nadanie Branżowej Szkole pierwszego stopnia w Wyszakowicach imienia weteranów działań poza granicami państwa. Wolę sobie odczytać. Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Branżowej Szkole pierwszego stopnia w Wyszakowicach, ulica Karola Pachnińskiego 30. Paragraf pierwszy. W Branżowej Szkole pierwszego stopnia w Wyszakowicach, ulica Karola Pachnińskiego 30, kod 64140 w Wyszakowice, nadaje się imię weteranów działań poza granicami państwa. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Wyszakowice. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku.
Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 11 głosami przy 2 głosach wstrzymujących się. I tej uchwale zostaje nadany numer 26208/2021. Kolejny punkt to są zmiany budżetowe. Pan skarb na posiedzeniu komisji umówiła, dlatego pozwolę sobie przystąpić do czytania projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok. Paragraf 1, ustęp 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2021 rok określonych w paragrafie 1 uchwały nr 24/186/2020 Rady Gminy Boszakowice z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok o kwotę 43 637,40 zł, co jest wynikiem zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 42 662,40 zł oraz zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 975 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Ustęp 2. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 55 136 488 zł 83 grosze, w tym dochodów bieżących 53 915 268 zł 83 grosze, dochodów majątkowych 1 221 220 zł. Paragraf 2. Ustęp 1. Dokonuje się zwiększenia i przesunięć wydatków budżetu określonych w paragrafie 2 uchwały nr 24/186/2020 Rady Gminy Łoszakowice z dnia 6 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok o kwotę 3 134 542 zł 38 groszy, co jest wynikiem zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 592 342 zł 38 groszy oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 2 542 200 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Ustęp 2. Kwota wydatków bieżących zwiększa się o 592 342 zł 38 groszy i wynosi ogółem 49 297 456 zł 34 grosze i w tym wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 325 888 złotych 98 groszy i ogółem wynoszą 31 008 820 zł 16 groszy i w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 30 550 zł i ogółem wynoszą 18 719 918 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o 356 438 złotych 98 groszy i ogółem wynoszą 12 288 902 zł 16 groszy. Dotacje na zadania bieżące zwiększa się o 203 tysiące zł i ogółem wynoszą 2 617 500 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 63 453 zł 40 groszy i wynoszą 15 064 201 zł 40 groszy. Wydatki na programy z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i ogółem wynoszą 306 934 zł 78 groszy. Wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 300 tysięcy zł. I ustęp 3. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 58 752 393 zł 81 groszy
tym wydatków bieżących 49 297 456 zł 34 grosze i wydatków majątkowych 9 454 937 zł 47 groszy zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Paragraf trzeci. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 3 090 904 zł 98 grosz, który po zmianie wynosi 3 615 904 zł 98 groszy. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym banku wynikających z rozliczeń powodów i wydatków nowych finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 525 tysięcy zł oraz wolnymi środkami z roku ubiegłego w wysokości 3 090 904 zł 98 groszy. Paragraf czwarty. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 3 090 904 zł 98 groszy, których wysokość po zmianie wynosi 6 755 904 zł 98 groszy zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. Paragraf piąty. Zmienia się zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy i ustęp pierwszy. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 530 500 zł i ustęp drugi. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1 087 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. Paragraf szósty. Zwiększa się wydatki na realizację programu związane rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 364 203 zł 15 groszy. To jest o środki niewykorzystane w latach ubiegłych, co daje ich łączną kwotę ogółem 717 950 zł 15 groszy zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Paragraf 7. Zwiększa się dochody uzyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszów przyznawane przez gminy najemcom, którzy utracili dochody w wyniku epidemii o kwotę 60 zł. Po zmianie dochody te wynoszą 16 160 zł i w całości przeznaczą się na wypłaty dopłat do czynszu i koszty realizacji zadania przez gminę. Paragraf 8. Dochody uzyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 6 tysięcy zł na realizację programu Wspieraj Seniora w całości przeznacza się na realizację tego zadania przez gminę. Paragraf 9. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 129 701 83 zł, która po zmianie wynosi 184 701 83 zł. Paragraf 10. Wykonanie uchwały powierza się gminowi. Paragraf 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że 13 radnych głosowało za przyjęciem tej uchwały. Uchwale zostaje wydany numer 26/209/2021. I kolejna uchwała to jest zmiana wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2026. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Boszakowice na lata 2021-2026. Paragraf pierwszy. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową gminy Boszakowice na lata 2021-2026 w związku z
Ustęp pierwszy, zmiana budżetu na 2021 rok w zakresie dochodów, wydatków, wyników budżetu, sposobu sfinansowania deficytu i przychodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały i ustęp drugi, doprowadzeniem do zgodności z danymi wynikającymi z budżetu roku 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Paragraf drugi. W związku ze zmianami wskazanymi w paragrafie pierwszym zmienia się relacja wielkości dochodów i wydatków bieżącej w roku 2021, o której mowa w artykule 242 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w zakresie wydatków majątkowych na pozostałych zadaniach pod nazwą rozbudowa drogi gminnej nr 712-632P Bożkowo-Dominice, ulica Dominicka, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Poszakowice. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję. To jest już. Stwierdzam również, że 13 z Państwa głosowało za zmianą wieloletniej prognozy finansowej i uchwale tej zostaje nadany numer 26410 przez 2021. I kolejny punkt to jest podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2022 środków stanowiących Fundusz Sołecki. Informuję, że temat dotyczący tworzenia Funduszu Sołeckiego i rozdrobnienia środków w budżecie na ten cel był omawiany również na posiedzeniach komisji. Dlatego pozwolę sobie odczytać projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2022 środków stanowiących Fundusz Sołecki. I tutaj paragraf pierwszy. Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie środków stanowiących Fundusz Sołecki w budżecie gminy w roku budżetowym 2022. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi. To jest paragraf drugi. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciwnie? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że jest 11 głosów za, 2 głosy wstrzymujące. Także uchwała została przyjęta. Uchwale zostaje podany numer 26 przez 211 przez 2021. Kolejny punkt to jest podjęcie uchwał w sprawach rozpatrzenia petycji i rozpatrzenia wniosków. Informuję, że Komisja Skarg Wniosków i Petycji przedstawiła propozycję rozstrzygnięcia petycji i wniosku, a mianowicie w sprawie ponownego rozpatrzenia uchwały numer, to jest petycja w sprawie ponownego rozpatrzenia uchwały numer 23 przez 268 przez 2014 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji i korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko.
i wnioski mieszkańców ulicy Cieszki w Burzynie w sprawie utwardzenia drogi do nieruchomości znajdującej się przy wyżej wymienionej ulicy. Tutaj komisja petycji zaproponowała załatwić negatywnie tą petycję, uzasadniła swoje stanowisko w podjętych uchwałach. Propozycję komisji przedstawiono radnym na wspólnym posiedzeniu komisji. Zaakceptowano następujące stanowisko rady w sprawie rozpatrzenia petycji i rozpatrzenia wniosku. Uchwałę, to jest uchwała Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, którą to uchwałę Komisja złożyła do Przewodniczącego Rady. To jest tutaj uchwała w sprawie uchwalenia petycji rozstrzygnięcia odpowiedzi na petycję. Paragraf 1, ustęp 1. Po rozpatrzeniu petycji z dnia 15 lutego 2021 roku skierowanej do Rady Gminy Poszakowice w sprawie ponownego rozpatrzenia uchwały nr 23 przez 268/2014 z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji i korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko, proponuje się Radzie Gminy Poszakowice załatwić powyższą petycję negatywnie. Paragraf 2. Uzasadnienie stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zawarte jest w załączniku do niniejszej uchwały. I paragraf 3. Zobowiązuje się przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do przekazania niniejszej uchwały przewodniczącemu Rady Gminy Poszakowice, co zostało zrealizowane. Tutaj jest propozycja uchwały Rady Gminy Poszakowice w sprawie rozpatrzenia petycji. Paragraf 1. Postanawia się załatwić negatywnie petycję z dnia 15 lutego 2021 roku dotyczącą ponownego rozpatrzenia uchwały nr 23 przez 268/2014 Rady Gminy Poszakowice z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji i korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko. Paragraf 2. Uzasadnienie przyjętego przez Radę Gminy Poszakowice stanowiska przedstawione zostało w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Gminy Poszakowice. I paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie podjęcie. Pozwolę sobie odczytać uzasadnienie do tej uchwały. Dnia 20 lutego 2021 roku do Rady Gminy Poszakowice wpłynęło pismo w sprawie ponownego rozpatrzenia uchwały nr 33 przez 268 przez 2014 z dnia 31 marca 2014 roku. Pismo opatrzone z datą 15 lutego 2021 roku. Treść żądania przedstawiona w piśmie spowodowała uznanie pisma za petycję. W związku z czym została ona rozpatrzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 lipca 2014 roku o petycjach w tekście wybitych dziennych ustaw z 2018 roku, petycja 870. Składająca petycję stwierdza, że na działce wskazanej w piśmie położonej w poszkodzie lotnisku a urządzeń nagłaśniających w sezonie letnim przekracza według niej wszelkie dozwolone normy emisji hałasów w terenie zabudowanym. Taki stan ogranicza możliwość na pełne i swobodne korzystanie z nieruchomości stanowiącej jej własność z wskazaniem szczególnie na soboty i niedzielę. W petycji zwrócono uwagę, że podczas podejmowania uchwały przez Radę Gminy Poszakowice nie przewidziano powstania obiektu, który wykorzystują zapis uchwały nr
233/268 to 2014 z dnia 31 marca 2014 roku będzie zdaniem wnoszącej petycję negatywnie oddziaływać na środowisko. Zgodnie z artykułem 18b ustawy o samorządzie gminy, Rada Gminy rozpatruje m.in. petycję składaną przez obywateli w tym celu powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. W związku z powyższym petycja była procedowana przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja zaproponowała załatwić ją negatywnie. Rada Gminy Gorzelkowice po przeanalizowaniu zgłoszonej sprawy oraz zapisy w uchwale nr 33/268/2014 z dnia 31 marca 2014 roku ustaliła podobnie jak komisja, że czas, w którym obowiązuje zakaz używania instalacji i korzystania z urządzeń, który wyemitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko, w tym w szczególności urządzeń nagłaśniających, przedstawia się następująco. Zakaz korzystania z tych urządzeń, używania tych instalacji w ciągu całego roku, w poniedziałku do czwartku, od godziny 23 do godziny 6 rano. W piątki, niedzielę i dni świąteczne od godziny 24 do godziny 6. W soboty od godziny 2 do godziny 6. Wprowadzone wyżej wymienioną uchwałą ograniczenia skierowane są do podmiotów prowadzących i organizujących dyskoteki, wieczorki taneczne, koncerty, festyny i tym podobne organizowane na stradach, powierzchniach utwardzonych, plażach i w namiotach, a także podmiotów prowadzących działalność handlową i gastronomiczną. Powyższe ograniczenia nie stosuje się do lokali zabezpieczonych przed wydostawaniem się hałasu na zewnątrz budynku i posiadających służby porządkowo-ochronne. Rada Gminy Gorzelkowice zaakceptowała w pełni wyjaśnienia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, że uchwalone ograniczenia dotyczą okresu całego roku, a zróżnicowany czas funkcjonowania instalacji nagłaśniających w miarę możliwości uwzględnia interes wszystkich podmiotów, m.in. przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie całej gminy, mieszkańców gminy, właścicieli nieruchomości letniskowych i osób przyjeżdżających do miejscowości letniskowych położonych na terenie gminy w celach rekreacyjno-wypoczynkowych oraz chcących skorzystać z oferowanych tam usług handlowych, gastronomicznych i rozrywkowych. Wskazane w petycji uciążliwości związane z funkcjonowaniem jednego podmiotu prowadzącego swoją działalność w miejscowości Boszkowo-Lotnisko, jak wynika z charakteru tej działalności, odnoszą się do określonego okresu w ciągu roku, częściowo pora wiosenna i pora letnia, a więc ewentualne negatywne oddziaływanie na charakter listowy i okresowy. Powyższe nie uzasadnia dodatkowej interwencji poza ograniczeniem już istniejących. Rada Gminy Gorzelkowice zgodnie z ustaleniami komisji stwierdza, że celem wyżej wymienionej uchwały jest przede wszystkim ochrona środowiska naturalnego przed hałasem. Rada Gminy Gorzelkowice wskazuje też, że obowiązujące uregulowania na terenie całego kraju w zakresie zachowania tzw. ciszy nocnej są wystarczające dla ochrony praw obywatelskich i nie uzasadniają podejmowania w tym zakresie działań uchwałodawczych przez tutejszą Radę. W związku z powyższym Rada Gminy Gorzelkowice postanowiła załatwić petycję negatywną. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Stwierdzam, że wszyscy Państwo radni zagłosowali za przyjęciem tej uchwały. Uchwale tej zostaje nadany numer 26/221. I kolejny punkt to rozpatrzenie wniosku. To jest
prowadzenie drogi dojazdowej, również Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrzyła ten wniosek, podjęła uchwałę, uchwała nr 9, paragraf 1, punkt 1. Ustęp pierwszy, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 lutego 2021 roku mieszkańców ulicy Kieszki w Burzynie w sprawie utwardzenia wzroku Komisja Skarg, Wniosków i Petycji proponuje podjęcie działań mających na celu utrzymanie przejazdności dróg w sposób powodujący jak największą uciążliwość dla mieszkańców. I paragraf drugi, ustęp pierwszy, stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uzasadnia konieczność kierowania się przy podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do realizacji inwestycji gminnych zasadami gospodarności i celowości. Ustęp drugi. Wnioskowana inwestycja generuje wysoki koszt utwardzenia dojazdowych odcinków do zabudowań. To są dwie posesje na ulicy Kieszki w Burzynie, których długość wynosi odpowiednio 1 km i około 0,6 km. Paragraf trzeci. Zobowiązuje się przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do rozpatrzenia niniejszej uchwały, do przekazania niniejszej uchwały przewodniczącemu Rady Gminy Wierzchownica, co również nastąpi. Do tego punktu jest również przygotowany projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku. Paragraf pierwszy. Postanawia się wniosek z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie utwardzenia drogi na ulicy Kieszki w Burzynie rozpatrzyć negatywnie. Paragraf drugi. Uzasadnienie przyjętego przez Radę Gminy Wierzchownica stanowiska przedstawione zostało w załączniku do wniesienia uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały odbywa się przewodniczącemu Rady Gminy Wierzchownica. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Również pozwolę odczytać uzasadnienie. Dnia 26 lutego 2021 roku do Rady Gminy Wierzchownica wpłynął wniosek w sprawie utwardzenia drogi do nieruchomości znajdujących się przy ulicy Kieszki w Burzynie. Wniosek został złożony przez mieszkańców ulicy Kieszki i jest zapłaczony datą 23 lutego 2021 roku. Składający wniosek przedstawił problem z dojazdem do nieruchomości znajdujących się przy ulicy Kieszki w Burzynie, w szczególności w okresach wiosennych i jesiennych. Drogi polne prowadzące do wyżej wymienionych nieruchomości po zimowych roztopach i pobitych deszczach są nieprzejezdne. W związku z niemożnością załatwienia wniosku ustawowym do gminy z powodu późniejszego terminu posiedzenia Rady Gminy Wierzchownica z artykułu 235 paragraf 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego wnioskującym został poddany nowy termin załatwienia wniosku. Pismo przekazano pierwszej osobie, jaka podpisała się pod wnioskiem, gdyż nie składano osoby do korespondencji. Zgodnie z artykułem 18b ustawy o samorządzie gminnym, Rada Gminy rozpatruje m.in. wnioski składane przez obywateli i w tym celu powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. W powyższej sprawie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po wizytacji w terenie zaproponowała Radzie Gminy Wierzchownica swoje rozwiązanie w sprawie, a Rada Gminy Wierzchownica, akceptując przedmiotową propozycję, uznała za zasadne podejmowanie działań Komisji na celu utrzymanie przyjazności dróg w sposób powodujący jak najmniejszą uciążliwość dla mieszkańców. Rada Gminy Wierzchownica, podobnie jak Komisja, uzasadnia swoje stanowisko koniecznością kierowania się przy podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do realizacji inwestycji gminnych zasadami gospodarności i celowości. Wnioskowana inwestycja generuje wysoki koszt utwardzenia dojazdowych odcinków do zabudowań, dwie posesje przy ulicy Kieszki w Burzynie, których długość wynosi odpowiednio jedna droga to jest około kilometra, druga 0,6 km. W związku z powyższym nie ma możliwości utwardzenia wnioskowanych odcinków drogi, a zatem wniosek podlega negatywnemu rozpatrzeniu. Kto z Państwa radnych jest za tym projektem uchwały, proszę o podniesienie ręki.
nazwisko. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała otrzymała 13 głosów za. Gmina zostaje nadany numer 26/213/2021. Kolejny punkt to jest interpelacje i zapytania. Przed złożeniem interpelacji i zapytań informuję, że do Rady Gminy został skierowany list otwarty w sprawie wycofania uchwały nr 10/90/2019 z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie rezygnacji z członkostwa gminy w Stowarzyszeniu Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior. Część z Państwa Radnych ten list otrzymała drogą elektroniczną. Części tym Państwa, którzy nie otrzymali drogą elektroniczną, został przekazany w formie pisemnej. Na posiedzeniach komisji radni zostali zapoznani, wypowiedzieli się na posiedzeniu komisji i informuję, że stanowisko radnych w tej sprawie nie uległo zmian. I teraz interpelacje i zapytania. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Mogę? Pani Sobecka. Może tu nie Pan mówi? To Pan nie będzie słychać. To jest transmisja, trzeba dalej mikrofon. Jeszcze ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos, wniosek, zapytania? Jeśli nie ma, to stwierdzam, że porządek dzisiejszej sesji został wyczerpany.
szóstą sesję Rady Gminy w Orszakowice uważam za zakończoną. Dziękuję Państwu za przybycie. Dziękujemy.